witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Oberland, jestem reprezentantem Klubu Konfederacji Klubów. Dzisiejsza konferencja prasowa jest spowodowana przedstawieniem haniebnego projektu ustawy, której tytuł nosi o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Tę ustawę zaproponował pan poseł Czesław Hoc. Przeczytamy apel oraz uzasadnienie, w którym będziemy tłumaczyć, dlaczego jest ona taka haniebna. Jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy mają odwagę walczyć o wolność, godność obywateli oraz stawić czoła kłamliwej i nienaukowej propagandzie przepełnionej hipokryzją. Zapraszam do głosu przedstawiciela Klubu Konfederacji Konice, pana Krzysztofa Haliżaka, o odczytanie apelu. Szanowny pan Aleksander Mrówczyński, poseł na Sejm RP. Szanowny pan Stanisław Lamczyk, senator RP. Reprezentując kluby Konfederacji w Chojnicach, Człuchowie i Bytowie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, partie polityczne, w tym także niewątpliwie część waszych wyborców, zwracamy się z apelem o odrzucenie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, pozwalającej między innymi weryfikować pracodawcy, czy pracownik jest zaszczepiony. Wszyscy mamy świadomość tego, że powołaniem Sejmu jest stanowienie prawa. Natomiast zapowiadana ustawa segregująca pracowników jest nie dość, że bezprawna, to także haniebna. Projekt tej ustawy to nic innego jak wprowadzenie przymusu szczepień tylnymi drzwiami. Człowiek może zrezygnować z wielu przywilejów życia społecznego, lecz praca jest jedyną możliwością zapewnienia bytu sobie i swoim bliskim. Projekt zawiera m.in. przepis o przesuwaniu niezaszczepionych pracowników na inne stanowiska. Skutkować może to obniżką wynagrodzenia lub zablokowaniem możliwości awansu. Ponadto rząd w ten sposób zrzuca z siebie odpowiedzialność za zaniedbania w systemie ochrony zdrowia na pracodawców oraz próbuje antagonizować pracodawców i pracowników. To niedopuszczalne i wyrachowane działanie rządu służy dalszemu kreowaniu sztucznych, a w skutkach faktycznych podziałów Polaków. Wszelka segregacja sanitarna jest przede wszystkim niezgodna z Konstytucją RP. Uderza w wolności i swobody obywatelskie milionów Polaków, między innymi prawo do prywatności, tajemnicy medycznej oraz równości wobec prawa. Zapowiadana segregacja sanitarna pracowników obnaża brak logicznej i spójnej strategii rządu wobec walki z COVID-19. Nawołujemy i żądamy poszanowania wolności i swobód swoich rodaków, w tym także niewątpliwie części swoich wyborców. Domagamy się zaprzestania działań na rzecz łamania podstawowych praw gwarantowanych konstytucją. Apelujemy o działanie w poczuciu odpowiedzialności za swoje decyzje, własnej godności i honoru, a przede wszystkim z uwzględnieniem dobra Polaków, dzięki którym piastujecie swoje stanowiska. Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie o odrzucenie ustawy o segregacji sanitarnej jako godzącej w podstawowe prawa, wolności, swobody obywatelskie oraz naruszające tajemnicę lekarską. Podpisali Klub Konfederacji w Chojnicach Krzysztof Haliżak, za Klub Konfederacji w Człuchowie Jacek Oberland, za Klub Konfederacji w Bytowie Grzegorz Prądziński, za grupę Ogólnopolski Strajk Dzieci do Szkół Agnieszka Solińska, za Stowarzyszenie Niezależni Stanisław Sałata, za Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców Ewelina Gierszewska. Dziękuję.
o odczytanie uzasadnienia do naszego apelu. Proszę o odczytanie go reprezentanta Klubu Konfederacji Bytów, pana Grzegorza Prądzińskiego. Dzień dobry Państwu. Druk 1846 przewiduje skrajnie segregacyjne i haniebne rozwiązania. Po pierwsze, pracodawca ma prawo weryfikować paszporty covidowe pracowników oraz regularnie co 48 godzin ich testować. Po drugie, jeżeli pracownik odmówi okazania paszportu lub testu, może zostać przesunięty na inne stanowisko pracy, a nawet zostać zwolniony pod dogodnym pretekstem. Po trzecie, przedsiębiorca ma prawo weryfikować paszporty covidowe lub testy u klientów i jeśli tego nie zrobi, będzie podlegał obostrzeniom. I po czwarte, kierownik podmiotu leczniczego może nałożyć na pracowników przymus szczepienia na COVID-19. Druk 1846 jest sprzeczny artykułem 1 Konstytucji RP w brzmieniu: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jest też sprzeczny z artykułem 6 Konstytucji RP w brzmieniu: Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Jest także sprzeczny z artykułem 32 Konstytucji w brzmieniu: wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jest także sprzeczny z artykułem 39 Konstytucji RP w brzmieniu: nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Jest także sprzeczny z artykułem 47 Konstytucji RP w brzmieniu: każdy ma prawo do ochrony życia prawnego, życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Druk ustawy 1846, ustawy o segregacji sanitarnej, której pomysłodawcą jest poseł Czesław Hoc wraz z posłem Pawłem Rychlikiem, to ewidentny zamach na wolność Polaków. Ten projekt to nie pomysł na walkę z wirusem, lecz ciąg dalszy walki z ludźmi. To druk segregujący, niekonstytucyjny i antynaukowy. Na podstawie wydarzeń od marca 2020 roku wygląda na to, że to nie walka z pandemią w obronie ludzi, lecz walka z ludźmi w obronie pandemii. Nie działają obostrzenia, lockdowny, paszporty covidowe. Władza w Polsce oraz władze innych krajów na świecie pod pretekstem walki z pandemią dokręcają śrubę obywatelom, by maksymalnie ograniczyć nasze prawa i zwiększać kontrolę społeczną. To spełnienie czarnego scenariusza, dewastującego życie społeczno-gospodarcze Polaków w sposób całkowicie gwałcący podstawowe prawa obywatelskie zawarte w Konstytucji. Skandal, jakiej III Rzeczpospolita jeszcze nie doświadczyła. Sprzeciwiamy się niepokojącym tendencjom do wprowadzenia segregacji sanitarnej polegającej na różnicowaniu praw i wolności człowieka i obywateli jedynie ze względu na fakt zaszczepienia lub braku zaszczepienia się przeciw COVID-19. Sprzeciwiamy się wieloobszarowej, systemowej oraz usankcjonowanej przez normy prawne sprzeczne z przepisami Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych dyskryminacji pewnej grupy ludzi i obywateli względem drugiej grupy. Podkreślmy, że prócz Konstytucji cała tak zwana opozycja idzie ramię w ramię z rządem, chcąc realizować w Polsce scenariusz australijski. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050 wspiera działania na rzecz segregacji sanitarnej. Tu i teraz organizujmy się, aby wyrazić nasz sprzeciw oraz ostrzec rozważających wsparcie tego projektu. Pośle Mrówczyński, senatorze Lamczyk, Polacy wam tego nie zapomną. Karty historii nie wybielą waszych zasług. Dziękuję. O zajęcie stanowiska prosimy przedstawicieli stowarzyszeń oraz organizacji.
O przemówienie zapraszam panią Agnieszkę Stolińską z grupy Ogólnopolski Strajk Dzieci do Szkół. Głównym zadaniem ogólnej akcji Dzieci do Szkoły jest powrót dzieci i młodzieży do szkoły. Do stałej nauki stacjonarnej, bez reżimu sanitarnego, segregacji sanitarnej oraz punktów szczepień w placówkach oświatowych. Na stronie internetowej oraz grupie facebookowej Ogólnopolski Strajk Dzieci do Szkół zamieszczone są pisma do szkół dla rodziców oraz pedagogów. Według badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka prowadzonych przez Social Change aż 49% uczniów oraz 54% rodziców ocenia negatywny wpływ danego nauczania na zdrowie fizyczne, a 53% rodziców i 50% uczniów na psychiczne. Według strony danych podanych na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka głównymi powodami pogorszenia się zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży było zamknięcie szkół, brak kontaktów z rówieśnikami, kwarantanny, zła sytuacja rodziny oraz przemoc w rodzinie. Warto wspomnieć, że dla niektórych uczniów szkoła to nie tylko placówka oświaty, ale także bezpieczne miejsce, gdzie mogą liczyć na pomoc psychologiczną i pedagogiczną. W 2020 roku według statystyk policyjnych odnotowano 107 przypadków samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Rok wcześniej było to 98 przypadków. Według strony Medonet, która podaje statystyki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wzrosły również próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży. W 2020 roku było to 757 dzieci, które próbowały popełnić samobójstwo. W 2019 519. Jest to wzrost o ponad 30%. Odnotowano również przez psychologów i psychiatrów zaburzeń lękowych oraz depresji wśród dzieci i młodzieży. Wspomnę również, iż dochodzą do nas informacje z różnych placówek w całej Polsce, iż dochodzi do naruszeń w kwestii szczepień przeciwko COVID-19, takie jak ankiety wśród młodzieży oraz pytań, czy są zaszczepieni, czy też nie. Do tego samego dochodzi w kwestii pedagogów, którzy są dyskryminowani z powodu nieszczepienia się przeciwko COVID-19. W 2020 roku, 10 października, byłam organizatorką Marszu o Wolność w Chojnicach. Miałam odczytać list od założyciela akcji Dzieci do Szkół, Adama Mazurka, lecz nie dano mi tego zrobić. Marsz został ledwo po 15 minutach bezpodstawnie rozwiązany przez burmistrza miasta Chojnic. W ten dzień zebraliśmy się tu, na rynku, zaprotestować przeciwko wszelkim obostrzeniom oraz zamknięciu szkół, pozów oraz szpitali. Dziękuję. Bardzo. Pragnę podkreślić jeden z argumentów, które tutaj padł. Mianowicie mamy pandemię i jednym z lekarstw, czy rozwiązań na pandemię oferuje nam się przymus zamykania nas w domu, nas i naszych dzieci. Jakie są tego owoce? Wzrost prób samobójczych u dzieci o 30%. Zastanówmy się, czy oferowane nam lekarstwo nie jest gorsze od samej choroby. Zapraszam jednego z chojnickich nauczycieli, członka Stowarzyszenia Niezależni.pl, o przedstawienie sytuacji, jak wygląda sytuacja w placówkach edukacji. Pan Kazimierz Tanckowski. Dobrze? Proszę Państwa, tu słyszeliśmy przed chwilą od kolegów, co nam planują, jakie zamordy tutaj planują
Ale to nie jest początek zamachu, bo już odczuwamy. Nie powiem, że to było przyjemnością dla mnie, ale byłem pierwszą ofiarą w mojej szkole segregacji sanitarnej. Na czym polegała? Jak wyglądała, tak w skrócie powiem. Już kilka tygodni temu, około 10 do południa, dyrektor oświadcza, no musisz iść na kwarantannę. No, trochę zaskoczony, co, dlaczego? No musisz iść i koniec, bo tam parę dni temu na lekcji był jeden uczeń, który miał test pozytywny. To musisz iść. No ale tak, co to znaczy to słowo? Nieważne, nie chodzi nawet. No i dobra, ale jeszcze co? Jeszcze do samego dnia 3 lekcje odprawiłem. Bez przeszkód. Po południu się dowiaduję, jestem odsunięty od pracy. Już mam zastępstwo pisane. I na kwarantannę musiałem. I izolacja domowa, areszt domowy. Krótko mówiąc. Nie dowiedziałem się, chociaż występowałem pisemnie, kto podjął decyzję, kto zgłaszał, który to był uczeń, który podobno mnie zaraził, czy mógł zarazić. Nie dowiedziałem się. Po czasie się dowiedziałem dopiero, że odległość pomiędzy mną a uczniem wyglądała tak od 3 do 5 metrów. I na tym polegał mój kontakt z tym uczniem. I tu jest pytanie. Co jeszcze dodam, co jest ważne. Tego dnia, w tej klasie, szereg nauczycieli miało lekcje. Na kwarantannę ja tylko byłem wysłany. Dlaczego? Bo nie zostałeś zaszczepiony. Nie poddałeś się szczepawce. No i co? Bez możliwości odwołania, nie miałem nic na piśmie. No i byłem wysłany na kwarantannę, czyli zakaz wychodzenia z domu. Przez 2 dni, potem się okazało, że to były 3 dni, ja nawet nie wiedziałem, do dzisiaj nic nie mam na piśmie, chociaż minęło parę tygodni. I co? Pomimo tego, że byłem zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, no, byłem potraktowany jak chory człowiek. Obniżone wynagrodzenie, tak jak na zwolnienie i dalej. I tutaj ewidentna dyskryminacja. Poczułem się ewidentnie dyskryminowany. Kolejna sprawa. Jeżeli ja jako... No, ja nie byłem sam, bo potem jeszcze koleżanki, koledzy, oczywiście też ci oporni, którzy nie dali się zaszczepić, to samo ich spotkało. Tym chciałbym zaznaczyć, gdzie tu są przepisy o ochronie wrażliwych danych osobowych. Czyli te przepisy RODO. Gdzie jest konstytucja? Jest kodeks pracy, który mówi o zakazie dyskryminacji z jakichkolwiek względów. Nie będę przeznaczał artykułów, ale to jednoznaczne są te przepisy. Także tak to wygląda u mnie w szkole. Wiem, że to w wielu szkołach w Polsce tak się odbywa, ale zaznaczam, nie we wszystkich szkołach. Są takie szkoły i tu w naszym rejonie i w Polsce, że tam dyrekcja rozsądnie podchodzi, rozważa, przynajmniej próbuje wyjaśnić, czy była możliwość, jak wygląda ten kontakt nauczyciela z uczniem. No bo jeżeli dzisiaj ktoś mi mówi, że czy na odległość 3 metrów czy 5 metrów można zarazić drugiego człowieka i areszt domowy dla niego się organizuje i to praktycznie to jest wykonanie dyrektora. Bo to dzisiaj nie mam żadnego pisma, sanepidu czy jakiejkolwiek innej instytucji. Poza tym, co usłyszałem od pana dyrektora. Dziękuję. Podkreślił absurdalność, bezprawność, tak? Do dzisiaj nie ma pan żadnego pisma w tej sprawie, żadnej decyzji oficjalnej, tak? Czyli to jest nielegalne w gruncie rzeczy. Jest to nienaukowe, ponieważ uczeń miał kontakt rzekomo z panem na 3 do 5 metrów. Pan został na kwarantannę skierowany, ale inni nauczyciele, którzy również mieli taki kontakt, ale byli zaszczepieni i oni kwarantanny już nie mają. Jest logiczne uzasadnienie, przecież powszechnie wiadomo, że zaszczepieni również się zarażają i również zakażają. Dlaczego oni są uprzywilejowani? Dlaczego jest podział Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych? Jedni są zamykani w domach, a inni nie. Pozwolę sobie na zabranie głosu, ponieważ tutaj nawiążę do pewnej pięknej akcji, którą pani Agnieszka Sulińska zapoczątkowała ponad rok temu, 10 października 2020 roku.
W całej Polsce zorganizowano dziesiątki manifestacji pod hasłem Marsz o Wolność. Pani Agnieszka zorganizowała go tutaj w Chojnicach. Niektóre media również go relacjonowały. Przyszło mnóstwo osób. Miało to miejsce 10 października. Planowaliśmy powtórzyć marsz za tydzień, 17 października. I co się dowiedzieliśmy? Że rząd wprowadził podział powiatów na żółte i czerwone strefy. Taki zbieg okoliczności, że tam, gdzie były organizowane marsze o wolność, tam była czerwona strefa. Jakie były obostrzenia? Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Niestety, wtedy były początki, wtedy mogliśmy jeszcze być naiwni. Nie wiedzieliśmy, że te wszystkie obostrzenia nie mają rzetelnych podstaw. Nie można nas ukarać, o czym zaraz doprecyzuję. I większość ludzi się wykruszyła. Niemniej jednak, na szczęście, zainwestowaliśmy w ten oto baner. Marsz się nie odbył, niemniej jednak znaleźliśmy 5 osób, czyli obostrzeń nie złamaliśmy i stwierdziliśmy, że przewietrzymy baner. Świeżo wydrukowany, pachniał farbą, stwierdzimy, a co tam, przewietrzymy go, prawa nie łamiemy. Jest na nim hasło, aby zwyciężyło zło, wystarczy wierność dobrych ludzi. Minęło ponad rok od tamtego czasu i widzimy, do czego doprowadza nasza wierność. Władza, widząc to, że nie podejmujemy żadnych przeciwakcji na ich nienaukowe i segregacyjne zachowania, pozwala sobie krok po kroczku na coraz więcej. Dzisiaj składamy protest przeciwko projektowi ustawy pozwalającemu na weryfikację pracodawcy na to, czy pracownik jest zaszczepiony lub nie. Przypomnę, że jednym z największych pracodawców w Polsce jest państwo polskie. Urzędnicy, policjanci, lekarze, nauczyciele, cała skarbówka, mówiąc tak potocznie, będzie mogła być segregowana. Ludzie będą mogli być przekierowywani na lepsze stanowiska, na gorsze. Wszystko w zależności od tego, czy poddał się, jak to teraz będzie dokładnie omówione, eksperymentalnej procedurze medycznej. We wielu wywiadach, nawet profesor Horban w jednym z webinarów przyznał, że to nie są tak naprawdę szczepionki. Przyznał się, że to jest eksperyment medyczny. Ale o tym za chwilę. Podsumowując, 17 października wietrzyliśmy po raz pierwszy baner. Nie mieliśmy maseczek. Byłem przygotowany pod względem prawnym. Wiedziałem, że rozporządzenie nie może być ponad ustawą, nie może być ponad konstytucją. Niemniej jednak przychodzi policjant, grzecznie się z nami wita, no i chce nam wlepić mandat. Tłumaczę temu policjantowi, że to jest nielegalne, nie ma podstaw ku temu. Po długiej dyskusji grzecznie odmówiłem przyjęcia mandatu. No i procedura wygląda następująco. Zostaje skierowany wniosek o ukaranie. W tamtym czasie sąd w Chojnicach z góry zakładał, że jednak jest się winnym, mimo braku podstaw i wydaje wyrok w trybie zaocznym. Na czym to polega? Jest to tryb uproszczony i osoba, która dostaje taki wyrok zaoczny, ma zaledwie 7 dni, aby złożyć sprzeciw. To jest proste pismo, prosta formalność, nie ma czego się bać. Trzeba pilnować terminu. Jak minie 7 dni, no to wtedy już jest prawomocny wyrok, jest się już jakby skazanym za to przewinienie, jest się ukaranym. Na szczęście dotrzymałem terminów. No i mija prawie rok i okazuje się, że jestem uniewiniony. Zaniechaniem postępowania w tej sprawie, ponieważ nie było podstaw prawnych. To nie są teorie spiskowe, to są fakty. Obostrzenia, którymi nas straszono rok temu. W ogólnopolskich mediach dziennikarze powtarzali, przypominamy o obowiązku zasłaniania ust oraz nosa. Teraz wiemy, że to było kłamstwo. Policjanci analogicznie, oni powinni znać prawo, zakładam, że je znają i mimo to pod wpływem zapewne nacisków z centrali stosowali się do odgórnych, niekonstytucyjnych, nielegalnych metod zastraszania obywateli. Wiedzieli, że jest to nielegalne, próbowano nam wciskać te mandaty. Teraz wiemy, że to wszystko było oparte na fałszu. Takich sytuacji miałem przynajmniej 3 w Chojnicach, 2 w Warszawie. 24 października była bardzo duża manifestacja w Warszawie. Przyjechało mnóstwo ludzi. No i policjanci oczywiście już utrudniali dojście. Wyłapywali tych, którzy są bez maseczek, próbowali wlepić mandaty. Musiałem się z nimi tam, że tak powiem, sobie porozmawiać. No i analogiczna sytuacja, niemniej jednak na marsz się spóźniłem. I co? Znowu tak samo. Po roku okazuje się, że jestem niewinny.
kolejna sytuacja była w miejsce w marcu, tam chodziło już troszeczkę inną sprawę, niemniej jednak sąd pięknie to ujął, że nie tylko nasza polska konstytucja, ale również podał tam rezolucję numer 1100 ONZ z 1966 roku, że elementarnym prawem do ludzi jest prawo do manifestowania. 24 października użyto wobec nas gazu pieprzowego. Skandal. Musimy podejmować działania, musimy manifestować, dawać jasno znać, że nie znamy te numery. Wiemy, jaka jest prawda, nie dajemy się już na to nabierać. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Zapraszam o zabranie głosu reprezentanta lokalnego stowarzyszenia Schojnic, niezależni.pl, pan Stanisław Sałata. Dzień dobry Państwu. Ja odczytam może wniosek, który został skierowany do Rady Miasta. Wniosek bezpośrednio też do burmistrza. Wniosek został złożony 23 grudnia 2021. Wniosek o uchylenie bezprawnych, dyskryminujących dyspozycji wydanych przez spółki miejskie w zakresie korzystania z obiektów miejskich. Niniejszym w imieniu stowarzyszenia oraz mieszkańców i przyjezdnych do Chojnic wnosimy o uchylenie bezprawnie podjętych dyspozycji o charakterze dyskryminujące przez Chojnickie Centrum Kultury oraz Centrum Park Chojnice w trybie natychmiastowym. Dyspozycje, które segregują ludzi na osoby posiadające unijny certyfikat COVID oraz na osoby go nieposiadające. Są niedopuszczalne w myśl obowiązującego w Polsce prawa wynikającego z treści przepisów Konstytucji RP oraz ustaw samorządowych. Przypominamy o hierarchii aktów prawnych w Polsce. Co więcej, wymuszanie przez Centrum Park Chojnice spółka z o.o. na wskazanych osobach noszenie opaski na ręku stanowi pośrednie złamanie przepisów RODO. O skierowanym wniosku i jego rozpatrzeniu powiadomione zostaną media. W przypadku odmowy lub braku realizacji podejmiemy dalsze kroki prawne. To ostatnie zdanie jeszcze przypomnę, bo do tego ostatniego zdania jest ciekawy komentarz. Odpowiedź. Burmistrz miasta Chojnice, Stowarzyszenie Niezależni.pl. Odpowiedzi na wniosek skierowany do Rady Miejskiej, przekazany do rozpatrzenia w dniu 28 grudnia oraz skierowany bezpośrednio do burmistrza miasta o uchylenie bezprawnych, dyskryminujących dyspozycji wydanych przez spółki miejskie w zakresie korzystania z obiektów miejskich. Uprzejmie wyjaśniam, iż żadna spółka miejska, ani jednostka organizacyjna gminy nie wprowadza jakichkolwiek bezprawnych, dyskryminujących dyspozycji. Dyskryminacja jest. Tylko pan burmistrz twierdzi, że ona jest zgodnie z prawem. Dyspozycji w zakresie korzystania z obiektów miejskich. Wszelkie obostrzenia znajdujące notabene uzasadnienie w badaniach naukowych zostały wprowadzone na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na podstawie artykułu 46a i 46b oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku. W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Obowiązkiem organów gminy i jej jednostek organizacyjnych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów, których ważność nie została podważona w przepisanych trybie oraz organy do tego powołane. I teraz tu jest ten komentarz do zdania tego ostatniego. Ostatnie zdanie zawarte w waszym wniosku należy traktować jako groźby niestosowne w kontaktach organizacji pozarządowych z organami gminy. Co masz? Co to było za zdanie? Ktoś pamięta? Ja nie wiem, czy to można. A to zdanie brzmi tak.
O skierowanym wniosku oraz jego rozpatrzeniu powiadomione zostaną media, a w przypadku odmowy lub braku realizacji podejmiemy dalsze kroki prawne. Pan burmistrz stwierdzi, że to są groźby. Jeszcze chciałbym tutaj zaapelować do mediów. Lokalne, o rzetelne przekazywanie informacji, bo nieraz spotkaliśmy się z tym jako stowarzyszenie, że informowaliśmy lokalne media o pewnych wydarzeniach, albo próbowaliśmy wyprostować pewne wydarzenia, które nie bezpośrednio, nie, znaczy, które wydarzały się tutaj w gminie Chojnice. Podam jeden przykład. Zimą tamtego roku zostały wywieszone dwa banery na moście, na Nierzychowice, jak się jedzie. Jedna z lokalnych stacji powiedziała, że wisiały dwa antysemickie banery. Dwa antysemickie banery. Więc zadzwoniłem, bo byłem świadkiem, znaczy widziałem, jak jechałem do pracy, to widziałem te banery i to nie były dwa antysemickie banery. Jeden można by zakwalifikować tak, wprost, drugi nie. Po czym dzwonię, żeby to było sprostowane, tak? To nie ma znaczenia. Tak dostaliśmy informację od policji, więc zadzwoniłem sobie do rzecznika Komendy Powiatowej Policji. Nie, my żeśmy przekazali informację prawidłowo. Tak jak pan mówi. Tak były takie banery, jak pan mówi. Więc dzwonię z powrotem do Chojnickiej, do redakcji. I pani mi powiedziała, że to nie ma znaczenia. Mówię, ale proszę panią, o 50% została przekłamana informacja. To nie ma znaczenia. Tak więc prosiłbym o rzetelne przekazywanie informacji. Dziękuję. Tak jak wynika z wypowiedzi pana Stanisława, nasi włodarze przyznają, że segregacja jest, tylko błędnie twierdzą, że ona jest legalna. Ona jest nielegalna, niezgodna z konstytucją. Na deser zapraszam oficjalnego reprezentanta Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy oraz Naukowców, panią doktor Ewelinę Wietrzewską. Mam ten zaszczyt, że jestem też członkiem naszego lokalnego stowarzyszenia Niezależnych.pl. Jestem też współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Jako lekarz zjawiskowy, z którym mamy do czynienia od marca zeszłego roku, przyglądam się od samego początku. Przez wiele miesięcy przyglądałam się i miałam wrażenie, że jestem w tym odosobniona jako lekarz. Niestety tutaj na terenie Chojnic nie znalazłam drugiej osoby, która by podobnie jak ja spostrzegała różne patologie, z którymi mieliśmy do czynienia i mamy nadal. Ale na szczęście Polski udało nam się spotkać, zrzeszyć i od maja tego roku funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. I powstaliśmy po to, żeby przede wszystkim Państwu udzielać rzetelnych informacji, ponieważ te informacje, które udzielane są przez media głównego nurtu, niestety bardzo często są nierzetelne, zakłamane i są po prostu informacjami propagandowymi. Od grudnia zeszłego roku karmi się nas informacjami, że szczepionki są tak zwane szczepionki, bo szczepionkami w prawdziwym tego słowa znaczeniu to one nie są. Od lutego tego roku zmieniono zresztą definicję szczepionki i wiele definicji od początku tak zwanej pandemii niestety też zmieniono. Karmi się nas obietnicami, że są to preparaty bezpieczne i skuteczne. A tak jak sami widzimy w naszej praktyce lekarskiej, zresztą też Państwo widzą wśród swoich znajomych, krewnych, nie są to preparaty skuteczne i bezpieczne. Nie są skuteczne tak, jak nas się informowało, że one będą chronić przed transmisją wirusa, tak? Mówiono nam, żeby się zaszczepić, żeby ochronić innych, że dzięki szczepieniom pokonamy pandemię, a widzimy, że tak się nie dzieje. Mówiono nam też, że są to preparaty bezpieczne. Niestety, jako lekarz mogę Państwu powiedzieć z doświadczenia osobistego i też moich też członków Stowarzyszenia Lekarzy i Naukowców, że spotykamy się z licznymi działaniami niepożądanymi. Zdajemy sobie też niestety sprawę, że te działania niepożądane nie są zgłaszane. Ze względu na to, że na forach, na których obserwujemy wypowiedzi innych lekarzy, oni się jawnie przyznają do tego, że nie zgłaszają niepożądanych odczynów poszczepiennych,
ze względu na to, że według nich czasem jest to nieistotne, czasem jest to zbyt żmudna procedura i rzeczywiście tak jest, bo kiedy mnie zdarzało się zgłaszać takie działania, to takie jedno zgłoszenie zajmuje około 40 minut. Także w codziennej praktyce jest to dosyć trudne. Niestety też z mediów głównego nurtu nie płyną do nas informacje, które możemy znaleźć osobiście w internecie, tak? Nawet na stronach oficjalnych, bo na stronie Państwowego Zakładu Higieny znajdują się statystyki, w których widzimy, że mamy do czynienia również ze zgonami, które następują w bezpośrednim związku czasowym z przyjęciem tych preparatów. Zgłaszane są też liczne inne, bardzo groźne działania niepożądane, jak zawały, udary mózgu, zapalenia mięśnia sercowego, w tym u bardzo młodych osób, również u dzieci, u nastolatków. Co będzie się działo z obecnie szczepionymi najmłodszymi dziećmi, nie wiemy, ale bardzo się tego boimy. Chciałabym podkreślić, że stosowanie segregacji sanitarnej nie ma żadnego uzasadnienia naukowego i medycznego, ponieważ ludzie po przyjęciu tych preparatów również chorują. Dlaczego w takim razie tylko osoby niezaszczepione mają być poddawane obowiązkowym wymazom, jeżeli osoby zaszczepione też mogą zachorować, a jeżeli zachorują, to też mogą transmitować tą chorobę tego wirusa? Chciałabym podkreślić, że my jako lekarze jesteśmy prześladowani. Ci lekarze, którzy mówią inaczej tak niż media głównego nurtu, mówią inaczej niż tak zwani eksperci Rady Medycznej. Grozi się nam odebraniem prawa do wykonywania zawodu. Teraz próbuje się nas zmusić do przyjęcia tych preparatów poprzez groźbę utraty pracy. Ale my się tego nie boimy, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy potrzebni systemowi, a nie system nam. Pracowników służby zdrowia jest coraz mniej, a osób chorych niestety coraz więcej. Również chorych na powikłania po przyjęciu tych preparatów. Regularnie piszą do nas osoby z bardzo dziwnymi objawami po tych preparatach i niestety ani na chwilę obecną my, ani tym bardziej lekarze, którzy wypierają niepożądane odczyny poszczepienne, nie wiedzą, jak tym ludziom pomagać. Dlatego bardzo zależy nam na tym, żeby przede wszystkim ta informacja o tym, że te szczepienia nie są bezpieczne, przedostawała się do informacji publicznej. Mnie jako lekarza bardzo boli to, że pacjent przed przyjęciem tego preparatu nie jest tak naprawdę informowany o ryzyku. Bardzo często słyszę za ścianą kwalifikacje do szczepień. I niestety pacjenci nie są informowani w pełni o ryzyku związanym z przyjęciem preparatu. A to ryzyko jest dokładnie opisane w charakterystykach produktu leczniczego, czyli w ulotkach od tych preparatów. Niestety pacjenci tych ulotek nie czytają, bo one są długie. I to lekarz, mając do czynienia z nowym, nie do końca przebadanym preparatem, tak naprawdę preparatem eksperymentalnym, bo jest on jeszcze w trakcie badań, powinien szczegółowo wyjaśnić pacjentowi, z jakim ryzykiem wiąże się przyjęcie takiego preparatu. Producent tak naprawdę wielu rzeczy nie ukrywa, bo w ulotkach jest napisane wyraźnie, że może wystąpić zakrzepica, mogą wystąpić zapalenia mięśnia sercowego, mogą wystąpić różne bardzo groźne działania neurologiczne. Poza tymi szybkimi działaniami niepożądanymi typu wstrząs anafilaktyczny, kiedy osoba jest uczulona na jakieś składniki preparatu. Tych działań niepożądanych jest bardzo dużo, a pacjenci słyszą tylko o bólu w miejscu płucia, o objawach grypopodobnych i o gorączce. I słyszą, że mają się wtedy położyć do łóżka, wziąć paracetamol, który jest przeciwwskazany w tej sytuacji tak naprawdę, i poczekać. Tylko na co poczekać? Aż ich stan się poprawi, pogorszy? Kolejnym bólem, który we mnie jest, jako lekarzu, który obiecywał chronić zdrowie i życie swojego pacjenta, jest to, że rząd ogranicza nam możliwości leczenia. Pacjentów straszy się, że preparaty, które w skali światowej są używane i są używane z powodzeniem, że te preparaty, które już od wielu lat istnieją na naszym rynku, one są groźne, są groźniejsze niż te nieprzebadane eksperymentalne preparaty nazywane szczepionkami. Reglamentuje się te preparaty, ja myślę tutaj głównie o amantadynie.
nastraszono już pacjentów tak bardzo, że oni nawet nie chcą brać udziału w badaniach klinicznych nad amantadyną prowadzonych przez doktora Bodnara w Polsce. To jest po prostu, toniemy czasami w morzu absurdów. Czasami człowiek budzi się rano i chciałby się już po prostu z tego tak zwanego matrixa naprawdę obudzić, bo mamy do czynienia z, jak ja to mówię, absurd goni absurd. Mamy do czynienia z takimi działaniami zupełnie niemedycznymi i nienaukowymi. No można by było jeszcze wiele o tym mówić, tak? Wiele mówić o absurdach, które już dawno zostały obalone. O sensie lockdownu, o sensie zamykania szkół, bo to wszystko nie ma sensu i o tym już napisano prace naukowe. A nadal to wszystko nasz rząd brnie, tak? O noszeniu maseczek, które też nie mają sensu, a mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. I o tym też już napisano badania naukowe. Niedawno, to było kilka tygodni temu, na antenie Polsatu profesor Kuna powiedział wyraźnie, pomyliliśmy się. Mamy 67 badań, które zaprzeczają skuteczności noszenia masek. A co jest? Nic się nie zmienia. Rząd dalej brnie w absurdy, które nam od prawie tego klatką buduje. Chciałabym też Państwa uwadze polecić problem, z którym teraz jest jakby taki najbardziej palący dla nas, jako dla lekarzy walczących o zdrowie swoich pacjentów, do szczepienia dzieci. Tutaj jeden z panów ma ulotki dotyczące ryzyku związanemu z tymi szczepieniami, ponieważ dzieci naprawdę w niewielkim stopniu chorują, a w jeszcze mniejszym stopniu u dzieci mamy do czynienia z działaniami, z ciężkim przebiegiem choroby i z powikłaniami po tej chorobie. Dlatego rodzice powinni się naprawdę obudzić, zgłębić ten temat, bo mogą skrzywdzić swoje dziecko na całe życie. A rodzice też nie szukają odpowiedzi. Idą ze swoimi dziećmi, poddają je tej eksperymentalnej procedurze, bardzo często bezrefleksyjnie. I to jest to, o czym teraz przede wszystkim najgłośniej trzeba mówić. I wracając jeszcze do jakby głównego tematu naszej dzisiejszej konferencji, naprawdę segregacja sanitarna nie ma żadnych podstaw. A my nie boimy się tego, że ktoś nas zwolni z pracy, ponieważ się nie zaszczepimy, bo ludzie będą nas potrzebować jako lekarzy, jako tych lekarzy, te pielęgniarki, tych pracowników służby zdrowia, którym rzeczywiście zależy na ich zdrowiu. I jeżeli system nas odrzuci, to my stworzymy nowy system i będziemy gotowi do Państwa pomocy. Dziękuję bardzo. Brawo. Jeszcze przedstawiciel niezależni.pl, pani Tosowa. Ja bym chciał zadać pytanie takie do przemyślenia. Czym jest triada medyczna? Powiem brzydko. Banda celebrytów. Wiele z tych osób okazuje się, że są to osoby, które wcześniej pracowały z firmami farmaceutycznymi. Przecież profesor Honan sam się przyznał w Radio Z, zapytany przez dziennikarkę, bo ma założoną fundację jednoosobową, na którą Pfizer przelewa miliony, tak? Milion z groszem. Na druga firma farmaceutyczna tak samo, tak? Tak więc zastanówmy się, kim są ci ludzie i dla kogo pracują? Dlaczego oni mają zostać arbitrami naszego życia? Decydować o naszym życiu, o naszym istnieniu, wolności, o naszym zdrowiu. Dziękuję. Zapraszam jeszcze pana Krzysztofa Hańczaka, przedstawiciela Polnickiego Klubu Konfederacji. Ja tak króciutko, słuchając moich czcigodnych przedmówców, chciałem zwrócić uwagę, że proszę Państwa, obozy koncentracyjne nie spadły z nieba. One się pojawiły dlatego, że społeczeństwo pozwoliło na odebranie Żydom praw obywatelskich. Ta ustawa segregacyjna, można by ją skrócić tylko dla zaszczepionych. Znamy z historii już takie hasła Nur für Deutsche, tak? I małymi kroczkami odbierana jest nam wolność, co już mówili przedmówcy. Polecam, zastanówmy się, czy zgadzamy się na takie postępowanie
takie traktowanie nas, społeczeństwa, przez tych, których wybraliśmy i którzy powinni słuchać nas i nam służyć. Dziękuję. Już przechodząc do naprawdę końca, nie będę przynudzać o procedurach przeprowadzania ustaw przez polski parlament. Niemniej jednak zwracam uwagę, że już za dwa dni, 5 stycznia, ten projekt ustawy będzie skierowany do drugiego czytania do Komisji Zdrowia. Tam jest to czas, aby zgłaszać poprawki przez posłów. Nie będę się zagłębiać. Proszę o śledzenie profili oficjalnych ogólnopolskich konfederacji. Tam będziemy śledzić na bieżąco, jak idzie proces legislacyjny. Nie będę się zagłębiać, jeszcze jest kilka kroków. Niemniej jednak presja ma sens. Apeluję o aktywność i wyrażanie sprzeciwu dla łamania prawa. Dziękuję wszystkim zebranym, dziękuję mediom, dziękuję wszystkim mówcom. I jeszcze na koniec małe zaproszenie odnośnie baneru, który informuję, że jest wietrzony w każdą sobotę o godzinie 12 tutaj na Konickim Rynku. Jeśli ktoś chce więcej informacji, chce po prostu porozmawiać, chce wiedzieć, jak można działać, zapraszam w każdą sobotę na godzinę 12. Dziękuję bardzo.